Cześć, dzisiaj zaprezentuję Wam trzy największe bugi w Farming Simulator 17. Zapraszam. Pierwszym i chyba najbardziej zauważalnym bugiem w farmingu jest to, że jak kosimy, jak jeszcze we wczesnych wersjach farminga, takich 1.2, 1.1, kosiliśmy zboże, to na tym pomacie, jak ustawiliśmy sobie daną prędkość, to mogliśmy z nią jechać i kosić nawet 40 na godzinę, tyle ile jest w stanie wyciągnąć kombajn. Więc ten bug najbardziej był chyba najlepszy. W tych nowszych wersjach on już nie występuje, bo został on przez Jan Software poprawiony. Ktoś to zgłosił i się sypnęło, że tak można, ale jak macie nowsze wersję Farminga 17, to nawet nie próbujcie, bo się wam to nie uda. Niewątpliwie kolejnym to zauważalnym bugiem jest to, że jak macie ściernisko już skoszone po skoszeniu i nie ma żadnego ani jednego kłosa pszenicy na tym polu, to możecie sobie sami sprawdzić i po skoszeniu przejechać jeszcze raz, nie wiem, gdzieś jeden pasek kombajnem, to niby wam coś będzie zbierało, a niby wam nie będzie zbierało. Że będą się jakieś kłosy tam wciągały przez header, a przecież już jest wszystko skoszone i to jest też taki bug, który no nie jest zauważalny przez graczy, ale ja go zauważyłem, więc mówię, jak macie pole po koszeniu, po prostu przejedźcie sobie jeszcze raz, nie wiem, jeden pasek to zauważyć i patrzcie się na header, zauważycie, że będą wam się zbierały jakieś tam rzeczy, jakieś tam kłosy, których nie. I tutaj się musicie ze mną zgodzić na 100%. Największym bugiem we farmingu jest ten pieprzony pociąg, którego niby się nie da zatrzymać, nie da się go zniszczyć. Ale tak jak poradził mi jeden z widzów pod komentarzem, żeby zedytować mapę we farmingu, okej. Podjąłem się tego wyzwaniu i jeżeli mi się to udało, to pojawi się z tego film, jak zatrzymałem pociąg, tym razem już nie fejkowy, ale no musicie się ze mną zgodzić, że pociąg jest naprawdę zbugowany, no bo jaka to jest logika, że tyle kombajnów stoi przed pociągiem, musi nie zatrzymać, po prostu sobie jedzie, jak gdyby nigdy nic. No więc no to tak trochę po części złe. No, zostawcie suba, to mnie motywuje do dalszego działania, więc na razie, cześć i czołem.